Witajcie, to z kości szybka wrzutka. Dziś na stole kolejna gra z serii Funbrick wydawnictwa Iten, dwuosobowe Gold Hunting. W grze tej będziemy właśnie zdobywać sobie złoto. Zaczynam od tego, że kładziemy sobie taką zasłonkę. Następnie dobieramy sobie po jednym z trzech znaczników, jakie tu mamy. Dobieramy sobie cztery takie elementy wysokości 1, cztery elementy wysokości 2, dwa elementy wysokości 3. I następnie z tych wszystkich elementów chcemy sobie ułożyć cztery góry. Oczywiście robiąc to jakoś jak najrówniej, bo chodzi tu o to, że będziemy próbować sobie zmylić przeciwnika. Jak już ułożymy wszyscy, no to podnosimy zasłonkę i zaczynamy grę. Chodzi o to, że mamy zgadywać, ile elementów uda nam się podnieść. I jeśli nam się uda, no to bierzemy to do siebie. No to ja zaczynam, mówię, że podniosę, sprawdzam jak to wygląda, podniosę 3. Chwytam, faktycznie, udało się 3 i biorę je do siebie. Przeciwnik mówi, że podniesie 1. Chwyta, faktycznie jest 1, bierze do siebie. No okej, tu mi zostaje już mała górka, no to powiem w takim razie, że no podniosę z niej 1. No i niestety jest to dwójka. Gdybym miał jedno złoto, byłbym bezpieczny. Niestety mam już dwa i więcej. W tym momencie złoto, które aktualnie zdobyłem, biorę, ale te, które miałem dotychczas, odrzucam. W tym przypadku trójka. Mogłoby tak być, że pomyliłem się mając już tu 10, no niestety całą dziesiątkę musiałbym odłożyć. W każdym razie odkładam to na bok. No i gramy sobie tak na zmianę. Ale jest jeszcze dodatkowy trik, bo mamy tu taki kamień. Możemy rzucić wyzwanie. Jeśli to zrobimy, bierzemy kamyk, patrzymy, co tam jest. I teraz, jeśli jesteśmy pewni, no to mówimy, że korzystamy z tego wyzwania, podniosę 1, no i jeśli udało mi się, no to super, dochodzi mi to do puli, kamyk jest zaliczony i on jest warty na koniec po prostu 2 punkty. Ale jeśli mamy dużo już nazbieranego złota, i nie jesteśmy pewni, czy uda nam się zrobić, no bo oczywiście jeśli nie zgadniemy, no to tak samo wszystko stracimy. Możemy powiedzieć, że rezygnujemy z tego, ale dzięki temu przenosimy całe złoto, jakie mamy i na koniec gry będzie one dla nas warte połowę z tego, co zabraliśmy, zaokrąglając w dół. No i na tym polega cała ta gra, że próbujemy się przechytrzyć, zobaczyć, czy widzimy jakąś dziwną krzywiznę, czy ktoś coś krzywo ułożył, no i liczymy tak naprawdę trochę na łód szczęścia. No fajne jest to, że elementy to nie są super idealnie też położone, więc nie zawsze jesteśmy w stanie się kapnąć, czy to, że tu coś trochę wystaje, to dlatego, że przeciwnik krzywo ułożył, czy faktycznie jest to część. Także taka dosyć losowa gierka, ale bardzo przyjemna, bardzo fajna. No kolejna z malutkich gierek wydawnictwa i ten, przy których jest naprawdę dużo zabawy. A tak jak już mówiłem poprzednio, w tle widzicie kolejne gierki, a to oznacza, że niedługo pojawią się też kolejne szybkie wrzutki z tamtymi tytułami. Póki co, dzięki i do zobaczenia, cześć.